Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca. No i tym razem, moi drodzy, obejrzymy sobie przykład wyjątkowego zwyrodnialstwa w wykonaniu chłopaków z klanu Kutaz. Także obejrzymy sobie tutaj bitwę, w której wybrali chłopaki sobie Kage i dwa razy Musashi. Tutaj widzę, dziwnym trafem jest Spotter na pokładzie, więc zapewne będzie tutaj zwyrodnialstwo i znęcanie się nad lotniskiem przeciwnika. Jak widzicie, już torpedowce z Kagi tam poleciały. Lotnia zostanie pewnie wyświecona zaraz i zostanie spaziowana przez dwa płynące sobie spokojnie Musashi. Na razie jeszcze nie widzimy. To widzę taktyka zaproponowana przez Juro jako jedna z najskuteczniejszych metod balansu lotniskowców, czyli dosyć szybkie usunięcie lotniskowca przeciwników z bitwy. No gorzej, jeżeli przeciwnik ma ten sam setup, no to wtedy jest trochę trudniej. Ale jak widać, u przeciwnika Kaga jest z Amagim w dywizjonie i to jednym, także raczej tutaj szału nie będzie. Co więcej, nie rzuciło tutaj żadnej dychy chłopakom, także Kaga też będzie miała jeszcze w miarę lekkie życie. Mamy dwa razy Musashi, Kaga szuka lotni. Chociaż dziwne, że akurat torpedowcami moim zdaniem, ale no ja nie znam się na lotniach, więc może torpedowce są szybsze niż szturmowe, nie wiem, nie wypowiadam się. Ja wysłałbym to, co byłoby najszybsze w tym momencie. Że tam koza podchodzi do ataku, do torpedowania. Lotnia, o, lotnia już jest na krawędzi mapy, już wyświecona. I brakuje zasięgu. I cały misterny plan w pizdu i zasięgu zabrakło. Chyba, że to pierwsze Musashi trochę, o, już jest, nie, myślałem, że na lotni złapali. Kaga przytomnie wcisnęła od razu wul steczny. Nie wiem, czy zostawił koza myśliwce tam w ogóle. O, Koga się przysuwa teraz, więc powinno być ją widać. Nie, myśliwce nie zostały tam. Także trochę chłopaki zmarnowali podejście. Spotter co prawda jeszcze minutę 30 będzie aktywny. Widać, że sojusznicze Musashi też go wypuściło. Ale niestety nie mamy spota na lotnie. Także na razie będziemy próbować tutaj wstrzelić się w jakieś inne cele. Mamy na 20 km, jak to się wydaje, blisko 20 km. Na 32 prawie kilometrów mamy zasięg. Ładnie, 26 tysięcy, ładna salwa, ładnie siadło. Ale są znowu torpedowce. Kaga akurat to jest jeden z największych jej plusów, że tych samolotów jest od zatrzęsienia. Więc możemy sobie pozwolić na jakieś tam ryzykowne ataki. Chociaż no, jak dla mnie Kaga z lotniskowców premium to nie jest wybór ciekawy. I Kagą zagrałem tyle, ile musiałem i więcej raczej grał nie będę. Może dlatego, że po prostu nie umiem, no ale... Run widać, że ma Spottera też na pokładzie, ale mijają się nasze torpedowce ze szturmowcami, chyba wracającymi na pokład. Widzę, że drugie Musashi trochę już nadszarpnęło Kage. Na drugim jest Uruk Shimon, tu jest Sinister Wizard i Koza jest na lotni. Że leci kolejna salwa. Fakt faktem, taka taktyka sprawdzi się jedynie na tych tierach, bo na niższych nie będzie takiego zasięgu. Tylko jeden pocisk wchodzi, 4800. A czemu koza fighterów tam gdzieś nie postawił w pobliżu? Znowu dosyć szybko wystrzelane były te samoloty. Mam nadzieję, że teraz nie będzie problemu z mikrofonem. Wydaje mi się, że naprawiłem problem. Ale zobaczymy. Wchodzi ładna salwa tutaj w Amagiego, 17 tysięcy, mamy już 47 na liczniku. O, jaka piękna laska burtą ustawiona. I to jeszcze w miejscu. Chyba, że zdąży się schować. Nie, w ogóle się... O, jaka burta. Leci. Leci dobrze. Ale wchodzi niedobrze, 1480, także turbo buła. Koza nadal widzę pędzi w kierunku Kagi przeciwnika, ale tu już chłopakom się pokończyły fightery, także raczej już teraz nie sięgną. Chyba, że tego runa tam będzie napastował, który ma, widać było, że ma Spottera na pokładzie, więc raczej zagrożeniu dla samolotów nie będzie. No bo nic w sumie innego teraz na mapie z tego co patrzę nie ma do zaatakowania. Tu jest Missouri, tam jest Dergros z jeszcze jakimś okrętem. Tam Amagi, Musashi, tam można by uderzyć. Ojej, 19200, ale buła. Kaga przyleciała się mścić.
900 hapsa na Magin, to już raczej nie warto nawet do niego strzelać. Aha, Musashi Uruk dokańcza. Nasza lotnia tam mogła spróbować zaatakować. Tam jest kto? Nie widzę. A, Alzacja i Musashi. No to nie jest jakaś tam mocna pelotka, ale można by tam popróbować troszeczkę. Jeżeli Alzację by się udało jakoś sensownie ominąć, to można by trochę damage'u stuknąć. O, jakie tarło ładne. Uuu, piękne salwy wchodzą. O, a Zara dostała. Pewnie celowany był w Dergrozy, a Zara dostała. I Zara na 2000 została. Jakby jeszcze tylną wieżę odwrócił, widzę, że chyba się uda jeszcze zanim Zara zniknie. Leci. Wali ze wszystkich tutaj. Sinister, żeby dobić. No, tu się przebicie na wylot. 700 hapsa. No, ale drugi pocisk dokańcza robotę. Mamy pierwszego fraga i 96 tysięcy na koncie. 3 cytadele. Delgros stoi sobie burtą wbity w krawędź mapy. No, dobrze. Jest dobrze. Hapie komplet torped. Jeszcze leci teraz salwa z Musashiego. Także, no, gościu ma potencjał, żeby szybko tą bitwę zakończyć. Myślałem, że się... O, 11 tysięcy tylko. To mogło być lepiej. Myślałem, że chłopaki się bardziej skupią na tej kadze tam na końcu mapy, ale widzę, że jednak nie. Tutaj tłuką w międzyczasie pancerniki. Znowu pewne torpedowanie przyjęte na burtę. Nie wiem, czy on jeszcze w ogóle coś robi, czy tylko... No i będzie chyba dobitka. 1700 hapsa. Tak jest. Dwa overpeny. Mamy drugiego fraga. 109 tysięcy, także dosyć szybko wpada drugi. Cztery do czterech w okrętach. Mamy tutaj gdzieś Mizuri pływające sobie po środku. Zaraz powinny je samoloty wyświecić. No i na drugiej stronie mapy nie ma praktycznie żadnego naszego okrętu. Zostało tylko na środku mapy Izumo i Algieria. Poza tym reszta jest tutaj. Chyba przedłużyć wyprzedzenie jak dla mnie. No nie, byłoby dobrze, gdyby Mizuri nie skręciło. Myślałem, że lotnia przeciwnika zostanie dosyć szybko spacyfikowana, ale widzę, że chłopaki sobie odpuścili. Alasce się być za bardzo podoba siedzenie na środku. W tej chwili Kaga była już widoczna, znaczy w zasięgu nawet bez spotera. To gdyby koza chciał ją teraz wyświecić, no to myślę, że Kagara dosyć szybko się pożegna z udziałem w bitwie. Tak jak ta Zara, co już teraz jest martwa. Co się tam całowała po krawędzi mapy z Dergrozy, który też już swoją drogą umarł. No ale jeszcze trochę celów jest. Mamy dwa fragi, 113 tysięcy na koncie. Ale cel nie biją, to działa, kurde. No może nie, dobra, przesadziłem. Na początku skupienie było ładne, ale ogólnie salwa nie leci najgorsza. 7 i 2000, ładnie. Prawie dycha salwa. Tu mamy trzy pancerniki, które próbuje atakować lotnia przeciwnika. No fakt faktem, Tirpitz ma chyba tutaj najlepszą pelotkę. Tutaj zobaczcie, co robi Alaska. Ona tak tutaj trochę do przodu, trochę do tyłu, ale cały czas burtą, to się nie zmienia. Poszła salwa. Kaga na 25,5 km, to wystarczy. Ale tam już fightery są postawione z Kagi, więc pewnie torpedowce kozy zaraz spadną. Izumo nam zamordowali. Jesteśmy ściśnięci w tej chwili tylko na tej części mapy. Jak na razie nasza drużyna zrobiła 4 fragi, z czego jednego zrobił tutaj Fiji, dwa zrobił Sinister i jednego zrobił Uruk. I na razie to tyle, także no widać, że nie jest dobrze. Znowu dobitka za 560, mamy trzeciego wraga. Tam run nadal pływa po 10 minutach bitwy na full hapsie i zobaczcie, gdzie on w ogóle jest. ...125 na liczniku. Przyspieszymy nieco. ...6300, jeden pocisk w celu.
Znaczy w celu dwa, ale jeden spenetrował. Kaga już jaka poobijana. Tam koza ją trochę morduje. Myślę, że ta salwa, jeżeli byłaby celna, to raczej powinna wystarczyć, żeby kagę zatopić, ale no oj. Oj, ja nie mam pojęcia, jak strzelać na takie dystanse, nigdy tak nie gram. No niewiele brakowało. No ale zostało na kadze 7000, to torpedy z naszej kagi powinny wystarczyć, żeby ją dobić. I tak jest właśnie. Przeciwnik pozbawiony lotniskowca, jest 6 do 6 we fragach. Co prawda przegrywamy, mamy zajętego tylko jednego kapa, ale nasz Neptun na środku trzyma sobie kapa B. Nie wiem, czy widzicie, co lotnia napisała. W nienawiści do Civików tak zostałem wychowany. O, dobra, burta idzie tutaj. Neptun teraz ma chęć na Devasta chyba. Znika. No i znika, zniknął dobrze. Cytadela, dwie penetracje i mamy dewastujące. 151 tysięcy, mamy czwartego fraga, moi drodzy. Za dużo tu chłopak nie napływali, bo przeciwnik sam ich goni. Teraz płynie do niego jeszcze tutaj, chociaż nie, Szczors jest na odchodzącym. Stoi sobie Alaska, Alzacja i Musashi. A no i po krawędzi mapy ucieka sobie jeszcze Run. Tutaj ostatnie próby jakichś tam ataków odwetowych widzę ze strony tej martwej już kagi. Lecą torpedowce. Czerwone Musashi morduje nam Neptuna. Wszystkie wejdą. 3 i mamy zalanko. A tu jeszcze drugi nalot idzie. Ale ten już taki trochę rozstrzelony. To już ostatnie podrygi były chyba tego. Drugie zalanie i teraz idzie napraweczka. 4600 dostał tam Alzacja. Sorry za powiadomienie. No i Sinister się teraz cofa. Liczyłem na troszeczkę inny przebieg tej bitwy, powiem szczerze. Na razie nasz Division ma zrobione 6 fragów. Reszta drużyny ma zrobionego jednego fraga, także no jest opór. No i znowu dobitka będzie. 970 zostało na relacji. Mamy fraga numer 5, moi drodzy, czyli jest Kraken i widzę, że Yamamoto tu był zamontowany. Pociski latały z czerwonymi smugami i teraz nam się odpala szybsze przeładowanie i przywraca nam się troszkę chapca. Ile teraz będzie reload wynosił? Bo przyznam szczerze, nie mam tego Yamamoto na pancerniku, właśnie przesadziłem go na krążownik. No ładnie jest, 15 sekund chyba około, co? Ostatnio sporo gram na Atago, sporo gram właśnie tego typu okrętami, także wydaje mi się, że na krążku mi się bardziej Yamamoto przyda niż na Harugumo, którego ostatnio prawie w ogóle z portu nie wyciągam. 3 pociski oddziału, 15 tysięcy, ładnie. Uruk na drugim Musashi zdobywa właśnie wsparcie. Osiem fragów chłopaki zrobili jak do tej pory. Przy czym przypomnę, reszta drużyny zrobiła jednego. Leci salwa w kierunku Szczorsa, on się już trochę odkręca, także raczej tam dużo z tej salwy nie dostanie. Nie dostał nic. Stoi sobie Alaska. Alaska całą bitwę spędziła praktycznie w kapie B. Teraz wysuwa się mordeczka tutaj. O, jak ładnie, nieładnie rozrzuciło. Czy pociski wejdą w ogóle w wodę? Nie, tylko jeden przebija na wylot za 1400. Uruk tutaj zaparkowany w wyspie. Srogo dostał od Alaski, srogo. Działo się, zepsuło. I 1480, potężna salwa. O, Alaska zamordowała Uruka, no proszę.
ale raczej długo nie pociągnie. 7800 to na jedną salwę wystarczy. Cóż za miły grać na tym, na tej Alasce. No, salwa z tylnej wieży w ogóle nie trafiła. No pokaż burtę, tak, tak, jeszcze pokaż bardziej. I tak mamy już gościa w porcie, mamy fraga numer 6. Czyli jeden dewaścik, kraken i wsparcie póki co. Run nadal na 20 km tutaj od środka mapy, został jeszcze Chors. No i Sinister będzie teraz zabezpieczał fraga, żeby się nie zepsuł, albo żeby tam coś mu innego do głowy nie strzeliło głupiego. 5000 hapsa na okręcie i leci salwa z Musashiego, która raczej powinna jego bóle zakończyć. Chyba, że nie, odkręci, odkręcił. A może? Nie, przestrzał. No, torpedki zgasły. No, przeładowanie 15-sekundowe to jak na dobrym krążowniku, tylko rozrzut teraz trochę zamotał tutaj w temacie. Jeden pocisk, 1480, niestety nie wystarczyło na to. O, Akatsuki zdetonowało. Dwa stoi. Teraz Koza zrobił zrzut, a Sinister mu sprząta fraga, także torpedy poszły w wodę. No i zostaje Chors. To jest frag numer 7, 192 tysiące na koncie. Trochę dobijanek tutaj było, także bardzo nieładnie tutaj się zachowuje Sinister. No i znajdźmy tego ostatniego tutaj pływającego sobie czerwonego. Przyspieszymy nieco. Już jest wykryty. Leci salwa. Zobaczmy. Nie, za mocno zwolniłem chyba. O, leci, dobrze idzie. Ale... Chors odbija 460. No co to się dzieje w tej grze? Leci druga salwa, już taka prawie na ślepo strzelona. Nadal za mało, żeby dobić Chorsa. Ale są samolociki, to będziemy już wszystko widzieć. Kolejna salwa, 8000 hapsa na okręcie zostało. Czy to wystarczy? Powinno wystarczyć, jakby tylko trafiło jak należy. No ale nie trafiło, 2900. No już chyba tutaj widzę, Koza nawet nie atakuje tego Chorsa, tylko postawił spotery, znaczy fightery i się cofa. No i mamy kolejnego fraga. Wynik ostateczny, moi drodzy, prezentuje się następująco. 8 fragów na jednym okręcie, moi drodzy. Mamy tutaj ponad 200 tysięcy damage'u. Mamy dreadnota dewastujące i wsparcie. No i zobaczcie, moi drodzy, co zrobiła. Kurde, znowu coś się pieprzy z mikrofonem, czy mi się wydaje? Chyba znowu. I tak wygląda tabela końcowa. Także moi drodzy, cześć i na razie.